Officer. Pan jest życiem moim, Pan jest mocą moją, moim zbawicielem. Tyś jest Bogiem moim, Tyś tarczą moją, Tyś opoką mojego zbawienia. Tyś jest Bogiem moim, Tyś tarczą moją, Tyś opoką roku. Pogoda nam dopisała, już tak od kilku lat nam dopisuje. Mam nadzieję, że za rok też tak będzie ładnie, jak jest teraz. W tym roku nasza impreza, no, cieszy się dużym zainteresowaniem. Ciągle nowe osoby przychodzą, bardzo dużo dzieci jest, nas bardzo cieszy. Co nowego w tym roku? No, zaprosiliśmy w tym roku taki portal informacyjny Tato.net, który promuje właśnie ojcostwo, pokazywanie takich relacji między ojcem a dziećmi, nie? Czym ta funkcja jest w rodzinie. Planujemy nawet zrobić we wrześniu warsztaty właśnie z tym stowarzyszeniem. Zaprosiliśmy też PCK, gdzie można było spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc. No, nasze stowarzyszenia takie lubartowskie, które działają, hospicjum, wolontariat hospicyjny, Niech się serce obudzi, stowarzyszenie, którzy tutaj nam pomagają w organizacji, też byli, klub sportowy Orka, który no, bardzo też aktywnie się włączył w organizację, tutaj Marcinowi Świderkowi dziękuję za to. Artfit, klub sportowy prowadzony przez panią Olgę Berger, też bardzo aktywnie tutaj promuje zdrowy styl życia. Więc nie tylko dla dzieci, tak? Tutaj spotykają się w sumie całe rodziny. Zespół, który występuje pod nazwą Nowy. Myślę, że bardzo fajny zespół, młody zespół, ale bardzo fajnie grają. W czasie imprezy dzisiaj też rozstrzygnęliśmy kilka konkursów. Firma Okno Plus rozstrzygnęła swój konkurs, który ogłosiła wśród dzieci w przedszkolach. My dzisiaj zakończyliśmy konkurs pod nazwą Rodziną Silni. Był to konkurs literacko-fotograficzny. Tutaj, jeżeli chodzi, z tego co pamiętam, w dziedzinie fotografii, to młodzież z gimnazjum numer 1 zdobyła wszystkie, chyba na pierwsze 3 miejsca, ale dużo prac do nas spłynęło. Może nam się uda wakacje wydać taki tomik tych prac, to byłoby fajne, ale musimy znaleźć jakiegoś sponsora na to. Ważny punkt imprezy, rozdanie nagród Pax in Bonum. Zawsze wręczamy wyróżnienia i nagrody. Do końca nikt nie wie, kto dostanie tą nagrodę, czyli statuetkę. Statuetka jest wykonana przez Andrzeja Weremczuka. Czwarty raz on ją wykonuje, więc w sumie co roku jest podobna, ale nie taka sama, nie? Ale charakter ma taki sam. W tym roku wyróżnienia od nas otrzymał prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie, pan dyrektor gimnazjum numer 1, pan Jerzy Zbiciak. Wyróżnienie dostała też piekarnia Szczygiełek, Arkadiusz Gajus Oknoplast oraz Powiatowy Dom Kultury w Lubartowie. Są to organizacje i osoby, które pomagają nam w działalności naszego stowarzyszenia i za to im bardzo serdecznie dziękujemy. A nagrodę Pax in Bonum, czyli tą statuetkę, do końca nie było wiadomo, kto otrzyma, ale otrzymała od nas pani Maria Kozioł. Przed wręczeniem jej tej nagrody Michał Filipowicz opowiedział, co ona tak naprawdę robi i myślę, że my to przedstawimy też na stronie internetowej, ale jest to osoba, która no tak naprawdę kilka osób musiałoby zrobić to, co ona robi, żeby gdzieś tam się wyrobić, więc wielki szacunek dla tej pani i dlatego chcieliśmy ją w ten sposób wyróżnić. Wielkie dzięki wszystkim tym, którzy nam pomogli. Bardzo serdecznie dziękujemy wolontariuszom z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Bardzo liczna grupa. Gimnazjum numer 1. Bardzo dużo młodzieży przyszło. Drugie LO w Lubartowie. Są to ludzie, którzy, no, tak jak już mówiłem wcześniej przy innych relacjach,
na nich można zawsze liczyć. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Możemy liczyć zawsze na młodzież, która gromadzi się przy klasztorze. I tutaj i ministrantom, i wspólnocie oazowej wielkie dzięki. My praktycznie wszyscy się wyrośliśmy w tych wspólnotach i gdzieś tam czujemy taką łączność, ale właśnie też w takich naszych akcjach zawsze gdzieś tam jednoczymy się i coś wspólnie robimy, więc bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Braciom Kapucynom za to, że też tutaj udostępniają swój ogród i możemy wszyscy spędzać czas. Bardzo serdecznie dziękuję też mediom lubartowskim, bo w sumie zawsze się wszystkim dziękuję, a wam najmniej, nie? Ale i wy zapowiedzi robicie naszych imprez i po to podsumowanie, więc wszystkim mediom bardzo serdecznie dziękuję. Podczas tegorocznej imprezy, także tutaj można było zobaczyć takie nowe atrakcje, których rok temu nie było. I tutaj Wojtek Koryciński, taki lubelski rzeźbiarz, przywiózł różne swoje rzeczy i takie schematy, gdzie dzieci mogły spróbować rzeźbienia, więc tutaj to fajna sprawa. Jedną rzecz, którą też chciałem zaznaczyć, Kamil, pierwsza klasa gimnazjum numer 1 w Lubartowie. Chłopak układa w 20 parę sekund kostkę Rubika. Na stoliku kilka kostek, siedzi cały dzień układa. Ale przyjechał ktoś z zewnątrz i ułożył 16 sekund, nie? Więc rekord został pobity taki tutaj nasz, ale no też trzeba zobaczyć, że dużo to pracy kosztuje chłopaków taki trening. Dziękuję także Kasi Świć, osoba, która posiada stajnie, koniki, przyjechała tutaj do nas i dzieci i dorośli mogli spędzić czas właśnie jeżdżąc na konikach. Dziękuję bardzo też Straży Pożarnej i Policji Powiatowej w Lubartowie za to, że przyjechali i pokazali, że tak powiem, swoje samochody, motocykle. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Firmie Intergraf i firmie Stella. Są to dwie firmy, które bardzo nas wsparły w tym roku, jeżeli chodzi o organizację tej imprezy. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Możecie śpiewać z nami. To on, nasz Pan i Król, odziany w majestat swój. Ziemio, raduj się, ziemio, raduj się. Okrywa światłość go. Ucieka ciemność i zło. Drży na jego głos, jak wielki jest Bóg. Śpiewaj ze mną, jak wielki jest Bóg. Niech wszyscy wiedzą, jak wielki jest nasz Bóg. Jak wielki ze mną, jak wielki jest Bóg. I wszyscy wiedzą, jak wielki jest nasz Bóg. Czas swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa. Początkiem, końcem on, początkiem, końcem on. Jedyny w Trójcy, jedyny w Trójcy Bóg. Jesteśmy zespół nowy. Nazwa bardzo pasuje, ponieważ zbieramy się zawsze ze znajomymi muzykami na jakichś tam imprezach i gramy. Dzisiaj tak wyszło, że graliśmy muzykę chrześcijańską. Nam to jak najbardziej odpowiada. Chwalimy Pana piękną formą. No i myślę, że to jest bardzo dobry przekaz po prostu dla młodych ludzi. To muzyka dociera w takim kolorze. Poza muzyką religijną, jakąś inną też kokonujecie? Tak, jak najbardziej. Zbieramy się, jeżeli mamy czas, bo jesteśmy maturzystami. Wcześniej nie mieliśmy za dużo czasu, powiedzmy, że uczyliśmy się do matury.
Ale tak, zbieramy się kiedy możemy i gramy ogólnie świecką muzykę. Dzisiaj po prostu tak wyszło, poprosili nas chłopaki, zagrajcie nam muzykę chrześcijańską. Przygotowaliśmy się, próby trwały aż cały tydzień. Jak wyszło? No nie nam jest to cenić. Mamy nadzieję, że wyszło ok. Ja myślę, że ja osobiście bardzo lubię tego typu koncerty chrześcijańskie, bo to jest jednak tak, że można się otworzyć na takich koncertach. I ludzi to naprawdę zrzesza i to jest właśnie też sens, żeby docierać w jakiś sposób do ludzi właśnie w ten sposób, że jednak przez muzykę, żeby pokazać, że Boga chwali się nie tylko gdzieś, żeby nie skrywać tego, tylko właśnie przez to, że śpiewamy i to możemy to pokazać. I ja się bardzo z tego cieszę. Myślę zawsze na pewno, że nasz cały zespół także. Powiedzcie, gdzie można jeszcze was zobaczyć? Ogólnie, gdzie wy występowaliście do tej pory i gdzie będziecie? Może jakieś plany już są? W planach jest. Jesteśmy zaproszeni jako Gwiazdy Wieczoru na Sacrosong w Kamionce. Tam można będzie nas posłuchać w troszkę szerszym składzie, razem z moim bratem jeszcze, który jest bardzo dobrym wokalistą, studiuje wokalistykę jazzową w Gdańsku, więc serdecznie zapraszamy, naprawdę warto będzie posłuchać tego wokalu. I w sierpniu jeszcze, tak myślę, że w Kocku będzie jeszcze taki występ. Też jeszcze takiej muzyki chrześcijańskiej. I to też będzie zbiór właśnie muzyków zawsze. Wiedzą, jak wielki jest nasz Bóg.